Dzisiaj kolejny roast, który odbędzie się wraz z Marianną Schreiber oraz Wiktorią Jaroniewską. Nie, no, ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle jakiś skandal. Marianna, poczekaj, poczekaj, ale nie, Marianna. Ale poczekajcie, to jest jakiś skandal w ogóle. Ja w tym momencie powinnam stąd wyjść. Wiecie dlaczego? Bo to jest brak szacunku. Ja pierwszy raz widzę coś takiego w historii polskiego freakfightu. Siedzi przed wami do cholery matka chrzestna polskich freakfightów, dziewczyna, która tak naprawdę powinna swoją obecnością tutaj tworzyć nabożeństwa tych freakfightów, a wy przedstawiacie ją po prostu jako Wiktoria Jaroniewska. Przecież to jest wielki człowiek. Ludzie mnie na macie pytają, czy mogą uścisnąć mi dłoń, bo widzieli, że jak ona mi rękę podała. To się w głowie nie mieści. Moja matka przekazała tutaj upominek dla Wiktorii, chociaż jestem załamana. W dzień matki pojechałam do swojego domu, przychodzę tam, patrzę, a tam zamiast mojego zdjęcia z komunii wisi zdjęcie Wiktorii Jaroniewskiej obok Andrzeja Dudy. To się w głowie nie mieści, naprawdę. Ja teraz oczekuję, że Aleksandra i Arkadiusz przeproszą za to. Nawet nie Wiktorię, bo ona jest ponadto. Ona jest ponadto i nawet nie mnie, ale widzów. A ja daję Wiktorii ten oto upominek, to jest od mojej mamy. Sponsorem filmu jest G4 Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da Wam 5% do doładowania. Link w opisie. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że możesz ścisnąć mi dłoń, że po prostu to jest dla mnie takie szczęście, siadaj, że my tutaj jesteśmy siadaj razem. Proszę Cię, czy mogę Cię dotknąć? O Jezus, kochani, naprawdę. Dobrze, Marianna, proszę, siadamy. Dziękuję, musimy dokończyć. Że mogę tu być. To jest mój najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Waćpanna Marianna jest dzisiaj najebanna. Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Przepraszam, a twoja ksywa od pan Pawłowski to jest od BDSM-u, czy od jakiegoś dziwnego umysłowego, że tak powiem, stanu? Będę dzisiaj twoim tatuśkiem. Nie no, masakra. Dobrze, dokończymy ten temat, ale najpierw wprowadźmy szalonego reportera oraz Kubę Rzeźniczaka. Dzień dobry. Witamy. Dziękuję panu serdecznie. Mamy krzesełko obiecuję, i możemy przechodzić. Czy przychodząc do świata freaków nie bałeś się, że przez bezwzględną opinię publiczną będziesz zmieszany z błotem? Nie bałem się tego, bo to już nastąpiło wcześniej. Tak jak mówiłem, ta fala hejtu największa się wylała po tym wywiadzie. Dzień dobry TVN. Mówiłem też, że to było słusznie. Tutaj też wszyscy mówią o drugiej szansie i tak dalej. No, każdy chce drugą szansę, ale atakować tak jak mnie atakują. Czy Marianna, czy Szalony tam mnie trochę atakował tak delikatnie, ale oni na przykład mogą dostać drugą szansę, ja już nie mogę dostać drugiej szansy. No to poczekaj, wypowiedz się, dobrze? No pewnie, że tak. Podkreślam też w wywiadach, że no nie boisz się tych ataków, no bo tak jak powiedziałem już wcześniej, wszystko, co złe w swoim życiu powiedziałem. Myślę, że wyciągnąłem z tego wnioski. Jedni mu powiedzą, że nie, drudzy, że tak. Powiedziałeś, że wiesz, że tu wszedłeś i tak dalej. Ja uważam, że friki, co by o nich nie mówić, no jak sama Lexi zacytuje Krycika, to jest dymy i patologia, ale w porównaniu z swoim życiem, to ty wszedłeś w ogóle, kurwa, do perfumerii z szampo. Ale powiedz mi... Powiem ci wszystko. W czym jesteś lepszy? W czym jesteś taki, że no nie wiem, bo kurwa mówisz, że ja tam zdradzałem. Że ty mi mówisz o zdradzaniu, nie? Ja nigdy nie użyłem takiego słowa, powiedziałem tylko o swoich odczuciach. Nie czujesz więzi. Co? Tak, i to jest prawda. Ale też mam do ciebie pytanie. Czy nie czujesz też, że ośmieszyłeś własne dziecko, mówiąc, że twoja ta partnerka była partnerką na telefon, sugerując, że jego matka jest prostytutką? Nigdy. To jest takie, dzisiaj oglądałam tego shota u żurnalisty. Dobrze, ale nigdy. To jest takie ośmieszenie tego dziecka, wiesz, jak ono będzie miało przerwane. Użyłem, ona ma 7 lat. Ona właśnie to jest, Wiktoria, posłuchaj, najlepsze jest to, że, jest że ja nigdy nie użyłem takiego słowa. Powiedziałem tylko... Pani na telefon za 1500 zł. Poznałem, no ale co to, że wy obrażacie mamę Ines, to jest inna sprawa, że nazywacie ją na P. Ja nigdy takiego słowa nie użyłem. Spłacenie ktoś za to, mnie zapytał, jak ją poznałem. Powiedziałem, jak ją poznałem i tyle. Nie, no na pewno. Będę strzelał, prawnik? Kurwa, no nie wiem, no to zapłaciłeś za spotkanie. No zapłaciłem, no i co? I nie no uważasz, co? Że to jest krzywda. Ale po chuj o tym gadasz publicznie, ogóle... jeżeli ktoś tak, mnie zapytał. Tak. I, no, przecież to jest taka krzywda dla tego dziecka. No kurde, no każdy z was robi jakieś błędy, tak, w życiu. Ja na przykład siedziałem ale cicho, nie mówiłem o swoim życiu prywatnym, nie komentowałem go przez lata, byłem, wypowiadali się wszyscy dookoła, wszyscy zainteresowani. Na Instagramie żurnalisty. To było no dobrze. Temu. No to tak, mogłeś poprosić
skoro wiedziałeś, że walnąłeś właśnie Popola, ta sytuacja no to trwa bardzo długo. Żeby ta sytuacja trwa bardzo długo. 7 lat już teraz będzie. Ponad 7 lat. No właśnie, przez dziecko 6, ma 7 lat, ono już lat, zaczyna kumać, wygluje, co tatuś kurwa mówi o mamusi, o okolicznościach Poznania, które nie są kurwa romantyczne. No nie są romantyczne, no ja to przyznaję. Kubusiu puchaty. Ja to przyznaję. Mówię o tych wakacjach i tak dalej. Dużo zarzutów się pojawia w mediach, co chwilę gdzieś czytam, że ja się nie wiązuję z obowiązku alimentów i tak dalej. I dzisiaj normalnie musiałem aż sprawdzić, jak to wszystko wyglądało przez te lata, tak? Policzyłem, że od urodzin Ines przekazałem jej mamie 452 tysiące, plus minus, to może być, nie wiem, 5 brawo, więcej. Brawo, pieniądze ale nie, to proszę, wszystko, ale jebać kontakt z dzieckiem, brawo Kubuś! To jest 82 miesięcy, to jest średnio około 5,5 tysiąca miesięcznie. Nie, myślę, no to wszystko że można za te pieniądze zabrać córkę chociaż raz na wakacje przez 7 lat. A to nie ty powinieneś ją zabrać jako ojciec? Ale ja nie mam z nią kontaktu. Nie mam z nią kontaktu, tylko bo ty mówisz, że ona nigdy nie była na wakacjach. Zawsze możesz próbować. Nie tylko ojciec odpowiada za to, żeby zabrać córkę na wakacje. Jakby pieniądze nie rozwiązują do tego wszystkiego. Ja miałam identyczną sytuację. Uważam, że nie mam ojca, mimo tego, że płacił i wywiązywał się z tego obowiązku. Chociaż jak tylko mógł, to spierdolił. Nawet to. Ja chcę po prostu rozmawiać o faktach. Kontaktu nigdy nie zastąpisz jakby takiego fizycznego ja wiem, pieniędzy. Oczywiście się z tobą w 100% zgadzam. W 100% się z tobą zgadzam, ale po prostu no, ja mówię o fakcie, który po prostu krąży w mediach, a to, że nie mam tego kontaktu, to jest prawda. Witam serdecznie. W zasadzie to może przedstawię się, że jestem Najka, może mnie kojarzycie. Cześć Najka. Jeżdżę to religijna. Cały czas się rozmawia. Z Bogiem na Jusia, z Bogiem. Witamy cię siostro. To ta, do kogo to ona mówi, że jest dziewicą. Najbardziej dziewicą jest, a tak najbardziej naprawdę znana nie jest. Dziewica w Polsce. Ona jest dziewicą, tak naprawdę nie jest. Niepokalana Najka na linii. Moi drodzy, ale uspokójcie się, bo tak to ja się z nie możemy Najka się w sobie uspokoić, tak nas działa. Cztery głosy słyszę na cicho, bo pójdziesz do piekła. Głosy w głowie psychiatry. Dobra, cisza. No. Do kogo masz pytanie, Najka? Najpierw do Marianny, a później chcę coś powiedzieć. Nie, działam. Wiedziałam, proszę, że Pan Bóg przyśle... O, gdzie Pan ale Bóg nie może tam... Marianna, jak to było, gdzie Pan Bóg nie może tam... Zesłał na manioła Pan. Tam babę poślę, tak. Kochana... Ale ja nie jestem kochana, Jejku! A chcę powiedzieć, że wczoraj się za Ciebie modliłam całą noc, bo pisałaś na Twitterze, że potrzebujesz wsparcia duchowego. I ja się dziękuję, modliłam. Widziałam, podziękowałam ci nawet za to. Słuchaj, ja dzwonię w takiej jednej sprawie. Ja wiem, że ty myślisz, że ja jestem przeciwna tobie, mimo że to jest nieprawda. Ja jako kobieta uważam, że my kobiety mamy się wzajemnie wspierać. I jest coś takiego, że ja jako kobieta młodsza od ciebie, ty masz większe doświadczenie życiowe ode mnie. Ja ciebie szanuję dobrze, że to dodałaś, i mega się cieszę, że jesteś. A to, że na przykład czasami zwrócę ci uwagę, to nie oznacza w ogóle, że jestem przeciwna tobie, bo ja jestem z tobą. Po prostu modlę się za ciebie, trzymam za ciebie kciuki. I to jest jedna rzecz. A proszę cię, nie traktuj takiej zwykłej krytyki, że ojejku, Najka mnie nienawidzi i tak dalej. Nie mam do ciebie, dziewczyno, żadnej spiny. Mega trzymam za ciebie kciuki, żebyś właśnie odnalazła tam jak najszczęśliwszą drogę, bo wiem, że w życiu nie masz łatwo. Wiem, że dużo bardzo, bardzo złych rzeczy ludzie na swój temat mówią, ale jestem po prostu z tobą. Nieważne, co ty sobie o mnie myślisz, tylko mówię ci to prosto teraz z mostu. Okej? Okay? Okej, okay, znaczy wiesz co, bo tak, bo byłam nastawiona na to, żeby ci powiedzieć, że wcale nie jesteś dziewicą, ale to już pominę, bo już mówiłaś miło i chciałam po prostu podziękować tobie za to, ale że to masz uwagę... Tak? Ojejku, to nie wiem, można było nie jaśnić. Ojejku, no. Okej. Okay. A jesteś dziewicą? Jestem dziewicą, przyznaję się do tego, tak, jestem dziewicą. Znowu. Żyję z chłopakiem też w dziewictwie, znaczy no matko, przyzna się, co ja gadam? Czemu ludzie dzielą się takimi rzeczami w mediach społecznościowych? Ja tego totalnie nie gadam. A czemu mówię? To wiele cię łączy z Jakubem, on też jest dziewicą. I cały czas mówię w tych mediach, nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, że inspiruję kobiety inne. Znaczy, widzę, to, że na przykład kobiety Natalia, dzięki mnie się nawracają, no to korzystam. Ale poczekaj. Sam znam kilka. Ale no nie, zabieracie mi, ja jestem tutaj naprawdę jak piąte koło wozu. Jesteś naprawdę. Dzisiaj. Szalony, poczekaj, zaraz przyjdzie na też ciebie. Też się za mnie modlisz, mam nadzieję, Najka. No, Marianna, mówi. Siostro w Chrystusie. Dziękuję. Proszę bardzo. Aleksandra, ty nie jesteś asertywna, chciałam ci powiedzieć. Więc tak. Bo dlaczego? Wszystkich uciszasz, w sensie mnie uciszasz, a ich nie. Dobra, Najka, posłuchaj. Natalio, dlaczego w ogóle ty opowiadasz o tym, że ty jesteś dziewicą w mediach? Jejku, wiesz ty, co ja ci no powiem, bo inspiruje inne kobiety. Ale w sensie, to jest powiedzialne dla innych kobiet, tak? To jest za duży, ogromny temat, żeby tutaj poruszać. Ja uważam, że to jest dzisiaj twój dzień i to nie ma co o Najce gadać. Serio, zostawmy to, poważnie. Dobra. Z drugiej strony mam pytanie, jak stracisz to dziewictwo, to pokażesz jakiś filmik, czy...
Yeah. Ej, nie, no bo skoro mówisz o tym, że jesteś dziewicą i na tym budujesz swój content, to rozumiem, że jak stracisz to dziewictwo, to też będziesz na tym budowała swój content, tak czy nie? Słuchaj, ale Marianna, skoro pragnę czekać z tym właśnie do ślubu, to znaczy, że gdybym została żoną, to o tym w mediach wtedy powiem. Marianno, nie kończ, Marianno, po prostu teraz nie pytanie kończ. Do szalonego reportera od Nike, proszę bardzo. Szalony reporterze, słuchaj, ja wiem, że ty masz chyba do mnie uraz za to, że jednak nie zgodziłam się na wiosną, ale nie musisz non-stop atakować drugiej kobiety, znaczy w sumie to kobiety, bo ty jesteś mężczyzna, z tego co mi wiadomo. Natomiast chodzi o to, że proszę cię, miej trochę jaj i nie atakuj kobiet. Ja wiem, jak ty często mnie wyśmiewasz, jak sobie robisz ze mnie jaja. Miej jaja i szanuj drugą kobietę. Nie rób sobie jaj, miej jaja, miej jaja. Najka, ty coś w stronę jaj za bardzo tutaj idziesz. A ja mogę mieć do ciebie pytanie? Najka, ty się powinnaś... To nie było pytanie, to była prośba. Dobrze, dobrze, drugą, nie złaś ciebie jajcara. Słuchaj, ja mogę mieć do ciebie pytanie? No, Najka pytała jajka, no to... No, Najka, Najka, złap za jajka. Jak się rymuje, no to musi być prawda, wiecznie. No. A ja mam do ciebie pytanie jako do świadomej praw i obowiązku Kościoła katolickiego. Czy na przykład Marianna, no bo też deklarujesz, że jest wierzącą, teraz po rozwodzie może uprawiać seks, czy musi czekać do drugiego ślubu? Proszę bardzo, specjalista. Ale ja nie jest jestem po rozwodzie. A, jeszcze, słuchaj, ale jakbyś była. A, no słuchaj, to jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Szalony reporter, nie ma się mnie co pytać o zdanie, bo to nie jest zdanie Nike, nie tylko o zdanie, ja tylko jak to Kościoła, mówi... albo zdaniem Pana Boga, bo czytam na co dzień Pismo Święte. A, i to jest jedna rzecz. Zapytam Pana to Boga, może cię zadzwoni. No myślałem, że ty znasz te prawa wszystkie. Ale nie, ja wiem, że nie wolno, bo to by było traktowane według Pana Boga jako zdrada partnera, no mimo, że się z nim nie jest. No tak to właśnie u nas, dobrze, u katolików Najka, wygląda, wiesz? Mam do ciebie, jutro jest Boże Ciało. Czy mogłybyśmy w wyniku tego w niedzielę pójść na wieczorną mszę do kościoła razem? A to już, a wiesz co, ja ciekawa jestem, czy byś mi to serio prywatnie zaproponowała, bo teraz jesteś na wizji, wiesz, że dużo tysięcy ludzi cię ogląda, a jak ja ci ostatnio proponowałam kawę, to się mnie odmówiła. Ale ja nie chcę pić z tobą kawy. Ale ja nie chcę pić z tobą kawy. A to winą szalne zaproponuj. W niedzielę, wspólna msza, w sam 19 raz, przed konferencją, jesteś przed poniedziałkiem. Ty jesteś z Warszawy? Nie, nie, za daleko on to z Warszawy, żeby jechać sobie tylko na mszę. No to mówię, no, a tylko nam, przemyślałam, że to jest jednak ważna, czy, ważna rzecz w twoim życiu. Ale widzę, że nie. To, że ja na co dzień w Rybniku, no laska, no trochę powagi. Proszę? Ale to ty uważasz, że mówienie o mszy święty jest niepoważne? Matko, nie wchodziłem już, nie. Widzę, że ty już tak mydlisz, Lasko, nie, po pierwsze tak, mamy temat dziewictwa. Bój się Boga, mamy temat dziewictwa, mamy temat Biblii, mamy temat kościoła, modlitwy, kolan. To idealny moment, i tak dalej. Aby pokazać zdjęcia, które przygotowałam. Pół życia. Może no, to jest temat niepokalanego poczęcia. Dobrze, posłuchajcie, zanim to pójdzie... Ostatnie pytanie do Najki. Najka, czy ty jesteś tak dla krzyża, czy nie? Szybko. Mnie trochę boli krzyż na przykład. Tak dla krzyża w urzędach miasta Warszawy, czy nie? Powiedziałam, że wszędzie, że tak. Ja uważam, że tam, gdzie nie ma Pana Boga, tam będzie później no, no i dobrze, bardzo dobrze, to cześć. A teraz zdjęcia, o które prosi zdjęcia Wiktoria. I cytując Marianny tweety, muszę zacytować, przepraszam. I która kobieta mająca męża ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując? Oczywiście w nawiązaniu do Anny Lewandowskiej. Hmm. Następnie. To, co robi Anna, nie służy ani wizerunkowi jej, ani jej męża, więc jak ocenisz te zdjęcia? Nie wiem, czy one się pokazały, czy nie. Które w sumie no, sama nie robiłaś w momencie, gdy jakby byłaś jeszcze jesteś żoną, ale jakby byłaś ze swoim mężem. Teraz mamy i czy uważasz, że one są w porządku jakby wobec twojego męża? No. Tutaj udział też w Top Model, to że jakby no, poszłaś do Top Model w momencie, gdy twój mąż o tym nie wiedział i sama mówiłaś, że prawdopodobnie cię zabije i nie mówię, co? W sensie, że zabije żartobliwie oczywiście, w taki sposób, że... Poczekaj, bo wpisuję w Google Lewandowska Hiszpan i nic mi nie wyskakuje, chwila. To może ci skoczyć głupia rzecz, bo Hiszpan to jest też takie coś innego. Marianna, nie chodzi o ciastko. Skończmy już z tymi... seksualnymi tematami. Wiem, że tutaj była Najka, ale... Nie, ale no o czym wy mówicie? Chodzi mówię o zdjęcie, o zdjęcie w górach z facetem z Hiszpanii. Mówię o twoich o tweetach, cytuję twoje tweety. Najka jakby... zadzwoniła i od razu wam się na myśli. Cytuję twoje tweety. Zawsze jakby Najkę, to jest tak znak jest zapytania, bo powiedziałaś, że Annie Lewandowskiej, Robertowi Lewandowskiemu nie służy to, co robi Anna Lewandowska i w sumie jej też to nie służy. Co o tym myślisz jakby teraz z perspektywy czasu? Może wypowiedz się, bo... Czemu ja się nie przygotowałam? Często są one przytaczane, a mam wrażenie, że... O, mam. Ludzie nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. Tutaj jest chociażby nagłówek z gazety, żona ministra Pisnago. Mhm. I też może stąd te pytania o tego OnlyFansa, bo w sumie już robiłaś nagie sesje. A... Okej, to jakie jest jedno pytanie, bo już 5 pytań zadałaś. No bo nie odpowiadasz. Jak to jest hipokryzja, to się bardzo jesteś wymijająca. No spójrz, Marianna,
za siebie. O co dokładnie chodzi? Nie ma gdzie. Dobrze, ja tylko przypomnę, żebyście pisali SMS-y i będziemy odzwaniać co, na maile. Jakie jest pytanie? To było pytanie. Tego? No pytanie było takie, mówię, że zaczęłaś od Anny Lewandowskiej, poproszę kamerzystę o przerwę. Robertowi Lewandowskiemu nie służy to, co robi Ania. No wydaje mi się, że jakaś tam poza z jogi na tle gór w ubraniach to... Dobra. Różni się od tej pozy tutaj, no nie wiem, widzowie nie sobie porównają. Nie, no porównają. Nie przesadzajmy, Marianna, że to porównujesz do tego, to ale jakaś tam nie poza porównu- biogi, nie? Ale ja nie porównuję, Wikunia zaczęła mówić o Annie, więc pokazuję ostatnie zdjęcie z Hiszpanem. Bo ale co tyle. Jest złego w tym zdjęciu? I teraz tak, ale ja nie rozumiem z tobą. Wikunia mi zadała pytanie, Wikunia jest matką 16 fajtów, jakbyś nie wiedział. Pan mówię o tym od początku, więc dobrze, szacunek dobrze. Jej się należy. Wikunia, odpowiadając na twoje pytanie, ja naprawdę... zmierzam do tego, by napisać tą biografię, wiesz? Bo ja mam wrażenie, że ja będę teraz. Po prostu, co... Ja mówiłam to dzisiaj Szalonemu na wywiadzie, że ja będę... Nie? Szalony, przyznasz. Że, jak napiszę że ja w samochodzie, po prostu, to będzie autobiografia. Ale możesz, Arkadiuszu, że tak powiem, nie wtrącać się między mogę. Buka zakąskę. Mogę. Spokój, mogę po prostu, więc tak, po prostu chciałbym, ja żeby po prostu, wszyscy mówili. Ja no, ale pytanie zostało zadane mnie, to kto ma za mnie odpowiadać? To prawda. No kontynuuj. Więc tak, ja po prostu uważam, że ja co galę będę po prostu... Jakub też ma rację w sumie, że on mówi, że on będzie ciągle o to pytany, a ja będę ciągle o to pytana. No bo nigdy... Ja proponuję tak, ja napiszę biografię, Jakub napisz biografię. No tak, ale wypierasz cały czas te zarzuty. Ale ja zaraz cały czas powiedzieć, nie wypieram, tak, jestem hipokrytką. Tak, proste pytanie, biografię. Prosta odpowiedź. Tak, wystąpiła w Top Model, co jeszcze? Nie było takie pytanie, czy wystąpiłaś w Top Model? Bo no to już pytanie, Wiktoria, być może Marianna nie pytanie jest takie, że próbujesz nauczyć Annę Lewandowską, model, co służy jej, wizerunkowi jej męża, w momencie, gdy sama, w momencie, gdy byłaś w małżeństwie. To? Możemy jeszcze raz puścić te zdjęcia, zwłaszcza to takie z tym panem. Puśćmy jeszcze raz, proszę. Nie to z Top Model, tylko z tym panem, bo to jest puśćmy takie... Puśćmy też, puśćmy tak. Czy tak, to wtedy, w tamtym momencie służyło... waszemu małżeństwu. Takie jest pytanie. Po ale prostu z ciekawości. Ale może pokazać to zdjęcie. No i jest za tobą już. To o służyło. Matko Boska, ja ze starym nosem. Nie, to jest dramat. To jest, powiem ci tak, szczerze... No. Genialnie szczerze, mi odpowiadasz na pytanie, Marianno. Mąż wolał mnie genialnie. Ze starym nosem, jak mam być szczera. Nie pytamy teraz o nos, Marianno, czy to służyło twojemu małżeństwu? Marianna, teraz tak lub nie, służyło, nie służyło. A wiesz jak to było? Mówię mojemu mężowi, czy to służyło twojemu małżeństwu? Potem mówię mojemu mężowi tak, słuchaj, czy ty się zgodzisz, żebym pojechała na sesję zdjęciową? A on mówi, ale jaką? No to ja mu pokazuję, bo tam była propozycja właśnie takiej konwencji i pokazuję mu, bo ale mówię, całkowicie kurczę, nie chcę potem, nie chcę potem, wiesz, nie chcę potem takiej sytuacji, że ktoś pytania. Będzie mówił tak jak Wikunia, no bo byłaś tam Top Model, pokazałaś tam. Ale to potem sama ale właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że zobaczcie, że twój mąż, Wiki zadała 5 pytań, Marianna dała 10 odpowiedzi na zupełnie ja powinnam robić w polityce po prostu. Czy te zdjęcia służyły swojemu małżeństwu? Bo skoro oceniasz małżeństwo innych, to wydaje mi się, że możesz odpowiedzieć na to. No myślę, że nie. No i co? Dobra. No i mamy... I Lewandowska powiedziała, no i co? I też nie służą, no i co? A no i po 25 minutach... Ale ja się cieszę, że porównujecie mnie z Lewandowską, to było moje marzenie. Ale uważasz, ale posłuchajcie, po 25 minutach otrzymaliśmy odpowiedź na jedno pytanie. Tak, przyjechał tutaj, tak jak obiecał, zapowiedział. Tak. I właśnie wchodzi do nas. Siema do wszystkich. Witamy serdecznie. Z Marianką. Przywitam. Witaj. Ojej. Dobry. Buziaczek. Jest on. Jest nasz ziomeczek. Dobry. Siema. No dobra, to przyjechałem, jak obiecałem, zatańczyć z panią Marianną. Dobra, ale najpierw, bo skoro jesteście teamem, to zróbcie to we dwoje, a ja powtórzę z tobą. Nie, najpierw my to zrobimy, a potem w trójkę. Ale ja umiem tylko w parze tańczyć. Ja tańczę jak płamana, no ale to jest muzyka, halo. No to musi być muzyka, musi Marianna, muzyka. Ale baciata? 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 Czekajcie, dobra. Ale nie, dobra, Sekwento, wiesz, że ja ci znowu bita zrobię, jak no, wtedy, jak przypodziałem. Jak Sekwento nauczy mnie baciaty... Ale dobra, tańczymy mój taniec, czy... Nie, baciatę musisz. Tu baciatę z nią, Baciatę to jest takie mleko! Sekwento będzie uczył teraz. Nie, możemy w parze, ale poprosimy o muzykę. Poprosimy jakąś muzyczkę fajną. Nie, do tańca. Pokaż jak to się robi, ale umiesz tańczyć? O nie! A to miała być baciata, co to jest? O miła moja! Marianka, te twe oczy zielone! Ocalałem! Tak to jest! To nie była baciata, chciałam powiedzieć, niestety to nie to była Wiktoria! My razem baciaty
Ja się zajebiście bawiłem. Dobrze, Marianno. A się zgrzołem przy tym tańcu? Marianno, teraz moja kolej. Teraz Marianna. Nie, ja żartowałam, naprawdę. Marianno, Marianno. Nie ma, Pierwsze słowo do dziennika. Ja specjalnie przyjechałem, kurde, 10 km. Marianna, cała Polska patrzy, to się będzie, lajki będą leciały. Marianna, ale to się będzie oglądać. Mam już filmik. A to się będzie klikać. Poczekaj, Jarku. Marianno, specjalnie Przemysław dla ciebie przyjechał i tanecznym krokiem. I wziął prysznic. Pójdziecie sobie, a my zostaniemy z chłopakami. Nie, chciałam powiedzieć tylko, że ja po prostu... Zapraszając cię tutaj, że ale miałam nadzieję... Ale powiedziałeś, to musi się wywiązać z obietnicy, tak? Dobrze, mieliśmy zatańczyć. Ale poczekaj, ja nic nie obiecywałam. Jak obiecuję, to mówię, że obiecuję wtedy. Dobra. Jak nie obiecuję, to tego nie mówię. Żywiłam nadzieję na to, że ty nauczysz tutaj nas baciaty. O tym nie, była mowa. Nie, to Wiktoria powiedziała baciatę. I ja jestem ja załamana że swój tym, taniec że przyjeżdża wielki sekwento, król tańca, z Cloud MMA i nie potrafi nauczyć nas baciaty, sorry. Ale to ja nie potrzebuję jeżeli Wikusia, tylko do Sequento Dance musisz. Jeżeli Wikusia... Ale jak Sequento Dance ale zatańczysz dobra, ale, na ale, tańcu z gwiazdami, spokojnie, to wygrasz dystans, to. Bo ja jeszcze męża mam. Masz? Ten, masz, myślałem, że nie masz. Wikusia no. Zarzuca mi... W sensie, ona mnie porównuje do Anny Lewandowskiej. Ja jestem z tego mega dumna, jakby. Więc bo myślałam zawsze, że jestem mniej zasięgowa jednak tutaj na wiecie. Ale z drugiej strony właśnie chciałam się nauczyć baciaty. Także Wikusia, to dawaj. Ja z tobą? Zatańczycie baciatę. Ja czy z tobą? Co? Nie. To my w trójkę zatańczymy. Nie, no razem, my razem. Kochani, nie razem. Baciata to jest dla mnie... Za dużo. Marianna, no jesteś taka odważna, teraz co? A ty się nie no właśnie, przez telefon nie no, miałbyś... Ja powiem szczerze, Arku, musisz to załatwić. Marianna, no ja uważam, że powinnaś. Się, kurde. Tym bardziej, że zobacz ile to się będzie, wiesz, ty lubisz oglądalność. Marianna, ty jesteś wolna, to mnie skompromituje. Nie, wiesz, ostatnio... To mnie skompromituje, ja uważam, że takie tańce kompromitują. Ja myślę, że bardziej już nie. Ostatnio wbiłaś stoka na Instagramie, to czy przyniesie kolejne stoka jak nic? Zaprosiłaś, znaczy, to warto ale wywiązać co stoka się na Instagramie? A, no 100 tak. 100 tysięcy followersów, to jest, wiesz, teraz będą słuchajcie, kolejni. Mi tak jest gorąco. Ja mi nie jestem jest. Na to mam odważna. Mam wyjść? A to ja ciebie chodzę. No bo ten, dobra. Marianna, dobra, się, albo tańczysz, albo kończymy. Albo oni pokazują baciatę, ja tańczę, albo kończymy. No to tańcz. No to pokazuj ci baciatę, pokaż ją tą baciatę. Kiedyś chodziłam na Zumba, na siłowni, tam była jakaś... Dobra, ja my zadać, że znam baciatę? Dobra, okej, dobrze. Ona wie, co się tańczy. To jest baciata. Raz, dwa, że tutaj będę jakieś... Zumba. Ale weź mnie nie dotykaj kobiety. Ale dobra, stan do niego. Ej, powinniśmy mieć takie te, powinniśmy mieć takie 5-0, wiesz, wodecki, czarna mamba. Baciata, stan do niego tyłem. Nie, to nie jest to. To nie jest to. To nie jest to. Baciata to jest to, kiedy ona stoi do niego tyłem, a on ją, że tak powiem... Ale ja na siłowni. Jak kroczuję. Ja tylko tyle. Marianna, zawiodłaś 40 milionów Polaków. Tak, stopy, Moleczki, ja specjalnie przyjechałem, żeby stać z panem Marianną. Jak bym ale po prostu albo baciata, albo wcale. Dla mnie baciata to jest taniec, kurde, po prostu wszechczasów. To jest taniec, sekwento który podobny do Lewandowskiego. Powinni młodsi brać no, przykład z tańca baciaty. Poprzez baciatę przekazują emocje. Jakby powiedziała pozytywne Iwona... Feng Shui jakby... i w ogóle. O, Marianna. Chyba będzie tańczone. Chyba będzie ta... O, no. Zerwała się. Dziecko się zerwało. Jakby powiedziała Iwona Pawłowicz w tańcu Wiktoria, z gwiazdami. Tak, zapraszam. Nieobciągnięte stopy przy pasodoble. Nie ma tematu. Face to face. Przemku, przepraszam cię bardzo. Weź tam się przesuń może. Na co macie za ciasto? Bier. Dziękujemy za panel. Paniom, zostajemy z panami. Dziękujemy. Chciałem też nawiązać właśnie, ty mówisz, Tomek, o tych drugich szansach. Ja to uwielbiam tak. Wszyscy, Marianna, druga szansa, każdy. Ale kurwa, żeby atakować innych. Wy zawsze możecie mieć drugą szansę, ale inni ludzie już nie. Tym bardziej, że ty też miałeś bardzo ciężkie życie. Pewnie też przez to, w jakich, nie wiem, gdzie się wychowywałeś, w jakim towarzystwie i tak dalej. Ale tak naprawdę atakujesz mnie i ty mi dajesz rady życiowe. Ja mam ciebie słuchać, czy Marianny, która, nie wiem, wylewała żale o swoim małżeństwie na Instagramie i wy macie być dla mnie autorytetami, czy osobami, które będą mnie umoralniać. Mi się wydaje, że to jest w ogóle śmiech na sali i myślę, że każdy zdrowo myślący człowiek tak samo stwierdzi. Są osoby, które szanuję i która wiem, że jak do mnie przyjdzie i powie mi, Kuba, to zrobiłeś tak, to zrobiłeś źle. Mówię 100%, biorę to do siebie, bo wiem, że te osoby są dla mnie autorytetami. Sorry, Tomek, ale czy ty, czy Marianna, no to nie są takimi osobami. Wiesz co, to też nie jest do końca tak, że błąd w twoim życiu jakby... O! Ja mam prośbę. Żeby nie mówić, jak cię nie ma, nie dobra. Nie, jak mnie nie ma, dokładnie. O. Marianna, nie miałaś osobą, swój czas. Która ma prawo... Aż się zsapałaś. Dobrze. To jest jasne, dziękuję. Arrivederci! Odjebałem!